Z Olim się znamy już kilka ładnych lat. Przeciwnik dobry. Miałem okazję go zobaczyć już dwa razy na KSW. Wcześniejszych jego walk tyle, o ile oglądałem. Widziałem, że akurat dwa razy w UFC był i przegrał te walki przez poddanie. No, będzie fajna zabawa. Jest to zawodnik akurat w sam raz na moim poziomie na dzień dzisiejszy. Powiem może tak, życzę mu powodzenia, jak on chce mnie snokautować, to ja mu urwę głowę. Na pewno sędziowie punktowi nie będą potrzebni, albo ja mnie, albo on jego. Ale jak to czasami powtarzam, tanio skóry nie sprzedam, więc będzie musiał dużo, dużo zapłacić. Będzie musiał dużo, dużo wybecelować, żeby akurat dostać mój skalp. Wolę walczyć w klatce, dlatego że gdy wbije się w przeciwnika, nie ma możliwości, żeby on mi wyleciał za liny lub cokolwiek, lub jeżeli widzi przeciwnik, że już chce go poddać, nogi wysuwa, sędzia przerywa, no to są akurat takie niuanse. W klatce nie będzie miał możliwości uciec mi za liny lub gdziekolwiek. Energia już mnie rozrywa, już bym chciał wejść do tej klatki, ale musimy jeszcze te 6 tygodni poczekać, więc za parę tygodni się przekonacie, jak będzie.